pokątnego świata, stóp dorzy. Bez puszczeń serca dostrzeżecie również moc zniszczenia. Ja jestem tą mocą. Ja jestem zniszczeniem. Ja was zniszczę. Witajcie! Mam nadzieję, że kolejna prezentacja Moca się spodobała. A Moc przedstawia postać nie byle jaką, samego Makuten Teridaxa, największego łotra świata Bionicle. W zasadzie jest to przeróbka oryginalnego zestawu 8593 Makuta z 2003 roku. Większość części pochodzi właśnie z oryginalnego Władcy Cieni. Uzupełnione o wybór innych elementów pozwoliły mi wykreować Makuten takiego, jakiego chciałbym go widzieć u siebie na półce z bąklami. Albowiem, jakkolwiek lubię oryginalny zestaw, to uważam, że średnio zniósł on próbę czasu. To dosyć stary moc, dlatego przed prezentacją dokonałem w nim lekkich poprawek. Wcześniej na przykład nie miał na łydkach pancerzy szkieletów z poprzedniej fali zrebootowanego bio. Starałem się zachować oryginalną kolorystykę w czerni, czerwieni i perłowym ciemnoszarym. Głowa dalej ma opcję Fliphead, odwracając czerep ujrzymy opcjonalną twarz, a raczej opcjonalny front Kraken, maski cieni. Przystosowałem również ręce Makuty do trzymania jego broni, która może delikatnie się kojarzyć z oryginalnym berłem ciemności, ale ja wolałem przerobić ją na wielką kosę. Teridax pewnie trzyma swą broń, na co pozwoliło zastosowanie nowych, przedłużonych technikowych pinoaksji. Kosę można przechować wpinając ją w port na plecach. Jest to jednak głównie miejsce przeznaczone na opcjonalne skrzydła, inspirowane naturalnie tymi, które Makuta miał w filmie Legendy Metru Nui. Pochodzą one naturalnie z któregoś ze zestawów LEGO Vikings z 2005 roku. Model nie należy do najbardziej pozowalnych z tych, które wyszły spod mojej ręki. O ile ramiona poruszają się swobodnie, praktycznie we wszystkich kierunkach, o tyle nogi są, przyznaję, troszeczkę ograniczone przez specyficzną konstrukcję. Chciałem jednak koniecznie zachować to ala takie bestiowate wygięcie giczoły przy zastosowaniu garbów Rakshi pochodzących z oryginalnego zestawu. Na dzisiaj to by było tyle. Tradycyjnie oczekujcie kolejnych materiałów. Czołem!